Marynowana czerwona cebula to jest jedna z tych rzeczy, które zawsze warto mieć w lodówce. Łatwo się ją przygotowuje, a świetnie nadaje się do praktycznie wszystkiego, co tylko robicie w kuchni. Ja na przykład bardzo często dodaję ją do pizzy, do kanapek, czy jako taką wisienkę na torcie, do wszelkich dań, czy to ryżu smażonego, czy to warzyw z piekarnika. Generalnie wszystkie możliwe ciepłe i zimne dania z taką cebulką będą dobrze współpracować. Przygotowanie jest super, super proste. Oczywiście czerwona cebula to jest podstawa, musicie ją pokroić. Można pokroić nożem, chodzi o to, żeby jak najcieniej. Natomiast ja zwykle posługuję się po prostu taką mandoliną, którą oczywiście łatwo się skaleczyć, jest super ostra i niebezpieczna. No ale wiecie, życie na krawędzi. Są różne szkoły marynowania takiej cebuli, natomiast ja najbardziej lubię taki efekt, kiedy cebulka zamarynowana jest już miękka, ale jeszcze chrupiąca. Taki efekt możecie uzyskać, jeżeli pokrojoną cebulę przez jedną, max 2 minuty sparzycie wrzątkiem, a potem odsączycie i odstawicie, żeby lekko przestygła. A co do zalewy, to najprostsza składa się z octu, wody i soli, natomiast ja chcę Wam pokazać, jak zrobić tą marynatę w taki sposób, żeby ona coś więcej dodawała od siebie. Uwaga! Ten film ma sponsora. I tym sponsorem jestem ja sam, bo właśnie trwają zapisy na moje warsztaty kulinarne online. A o czym te warsztaty? Oczywiście o pizzy, jakżeby inaczej. W cenie jednodniowych takich tradycyjnych warsztatów otrzymujesz dostęp do mnóstwa materiałów wideo, tekstowych, poradników, przepisów. Będziemy szkolić technikę, to zajmie nam parę miesięcy, więc zabawa będzie przednia i bardzo długa. Poszczegóły odsyłam Was na stronę www.pizzanet.pl, link do niej znajdziecie w opisie pod filmem, a teraz wracamy do przepisu. Do tego celu oczywiście potrzebne nam są jakieś fajne przyprawy, które nadadzą aromaty, ale też sporo smaku. Możecie tutaj skomponować własną ulubioną mieszankę, takie przyprawy jak pieprz czarny czy kolorowy, a może kmin rzymski, a może kminek, a może ziarna kolendry, to wszystko możecie wrzucić na suchą patelnię, podprażyć. Dzięki temu oczywiście wydobędziecie z nich jeszcze więcej smaków i aromatów. Takie uprażone przyprawy lądują w słoiku. Do tego dodajecie jedną porcję, czyli na przykład jedną szklaneczkę albo jeden kubek octu. W moim przypadku jest to ocet jabłkowy, taki naturalny, po prostu jest najsmaczniejszy i najzdrowszy oczywiście. I do tego dwie porcje wody. Często w przepisach znajdziecie takie propozycje, żeby ocet i woda były porówno, natomiast wtedy to jest naprawdę kwaśne, a mi zależy na tym, żeby smak mojej cebulki był nieco bardziej delikatny i stąd trochę więcej wody. Ale nadal ta kwaśność jest na dość sporym poziomie. Do zalewy dodajecie jeszcze sól i cukier. Wszystko dokładnie mieszacie, żeby się rozpuściły. I do słoika teraz dodajecie tą cebulę, która wcześniej była przygotowana. To wystarczy teraz wstawić do lodówki i tak naprawdę już najczęściej po kilku godzinach jest gotowa, ale z każdym kolejnym dniem będzie tak naprawdę jeszcze zyskiwać ładniejszego koloru, ciekawszych smaków. Oczywiście te wszystkie przyprawy sprawią, że to się przegryzie ze sobą i uwolni wszelkie choćby olejki eteryczne. Taka cebulka może siedzieć w lodówce całymi tygodniami, dlatego mój słój jest naprawdę konkretny. Możecie przygotować jej małą ilość, możecie przygotować kilka różnych wersji z różnymi przyprawami, czy to z ziołami, czy to z chili, albo z ząbkami czosnku. I u mnie, pomimo tego, że robimy jej dużo, i tak znika to zawsze bardzo szybko i przygotowuję wtedy nową wersję. To tyle. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał, wtedy nie przegapicie nowych filmów i widzimy się w następnym.